Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj zapraszam Was do recenzji Sony Xperia XA2. I na samym początku chciałem Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby nie ominąć kolejnych nowych materiałów. Dajcie również znać w komentarzach poniżej, co myślicie o Sony Xperia XA2 po obejrzeniu odcinka. Sony to bardzo skomplikowana marka. Z jednej strony trzyma się swojego designu i rzeczywiście jest tym bardzo konsekwentna, co nie zdarza się zbyt często. Z drugiej strony te urządzenia są do znudzenia podobne do siebie bardzo, ale to bardzo mocno. Z trzeciej strony Sony robi wszystkie sensory do innych smartfonów i również posiada je u siebie, ale niestety chyba wydaje mi się, że niezbyt dobrze potrafi je oprogramować. I po czwarte, mamy kolejne urządzenie, które wychodzi od razu z Androidem Oreo i to jest świetna sprawa, natomiast coś tu jednak poszło nie tak. Natomiast zaczynamy sobie od designu i wyglądu urządzenia. I tutaj nie ma wątpliwości, urządzenie świetnie wykonane, aluminiowa ramka, aluminiowy tył, z przodu szkło, wszystko prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, urządzenie solidnie leży w dłoni, nie jest ani za duże, ani za małe, wydaje się, że wręcz idealne, więc pod tym względem rzeczywiście spisuje się jak najbardziej ok. Z tyłu również pewne zmiany, oprócz tego, że tył jest aluminiowy, jest on delikatnie zakrzywiony, taki łódkowy, to również pomaga, jeżeli chodzi o chwyt samego urządzenia. Zmieniło się również umiejscowienie aparatu, 23 megapikseli ze światłem 2.0, to jest aparat właściwie Sony Xperia Z5. Obok pojedyncza dioda doświetlająca, poniżej mamy znaczek NFC, gdzie przykładamy sobie ewentualnie właśnie nasze urządzenie do parowania innych urządzeń, no i skaner odcisków palców. Pod spodem błyszczące logo Xperia, natomiast ono nie jest wygrawerowane, więc trzeba mieć również tego świadomość. Do skanera przejdziemy sobie za chwilę, wspomniałbym również o ramkach. One są z dość mocnymi szlifami, jeżeli chodzi o górę i o dół. I te elementy mogą ewentualnie nam się gdzieś rysować. Możemy zauważyć również, że zarówno góra, jak i dół są zupełnie płaskie, więc urządzenie można bez problemu postawić sobie i będzie samo czynnie stało. To też nie zdarza się już bardzo często. Przejdźmy sobie do krawędzi. Na prawej znajdziemy przycisk zasilania okrągły, jak kiedyś w Xperiach. Bardzo mały, ale dobrze wyczuwalny, fajny skok, nie mam tu żadnych zarzutów, jest dobrze spasowany, tak samo jak przyciski do regulacji głośności, a właściwie jeden, bo jest to oczywiście dwuklik. Fajnie, że on jest wyżej, dzięki temu łatwiej do niego sięgnąć, bardziej naturalnie. Pod spodem mamy przycisk dedykowany do robienia zdjęć i uruchamiania naszego aparatu. Na dole mikrofon, wejście do ładowania USB typu C, więc jak najbardziej ok. Bateria 3300 mAh i ładowarka 1,5 Ah w zestawie, więc nie jest szybka. Czas ładowania to około 2 godzinki z hakiem. Natomiast wspomniałbym, że bez wykorzystania tej specjalnej technologii, która właśnie doładowuje nam urządzenie nad ranem, o tym powiemy sobie później. A co do rozładowania urządzenia, myślę, że jest naprawdę bardzo ok. Od 4 tak do 5 do 6 godzin na ekranie. Wydaje mi się, że tak 3,5 godziny to jest minimum, jeżeli chodzi o LT. Myślę, że koło 6 z hakiem możemy osiągnąć tutaj bezpośrednio na Wi-Fi podczas oglądania filmów, więc jest naprawdę bardzo ok. To są 1 do 2 takich średnio intensywnych dni. Jeżeli dociśniemy mocniej urządzenie, nie powinno się w ciągu dnia rozładować. Pojedynczy głośnik, który jest wystarczająco głośny i jest bardzo, bardzo czysty. Nie ma tu nie wiadomo jakiego basu, ale wydaje mi się, że w całym zakresie głośnik jest bardzo czysty i to jak najbardziej ok. Na górnej krawędzi znajdziemy drugi mikrofon do redukcji szumów oraz wejście na słuchawki 3,5 mm. Po lewej stronie oczywiście mamy zaślepkę tak u góry. Niestety zawsze jak w Sony, po jej wyjęciu restartuje nam się urządzenie, więc warto mieć to też na uwadze. Niestety jest to urządzenie wyposażone tylko w jeden slot na kartę SIM. Mamy oprócz tego wejście na karty microSD do 256 GB. No i z przodu ekran 5,2 cala IPS-owy 1920x1080 pikseli, czyli Full HD. I co do niego, tak na dobrą sprawę nie mam żadnych zarzutów, to znaczy jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o jasność minimalną i maksymalną, chociaż maksymalna mogłaby być ciut lepsza. Nie mam również problemu, jeżeli chodzi o kolorystykę, ona się specjalnie nie zmienia po odchyleniu. Z przodu mamy również głośnik bardzo ładnie umiejscowiony, na krawędzi jest logo Sony, aparat 8 megapikseli ze światłem 2.4 i tak na dobrą sprawę na dole mamy sporo miejsca zmarnowanego. A wszystko to napędza Snapdragon 630, Adreno 508, 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. rozbudowanej. I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o testy syntetyczne, to może nie mam wielkich zastrzeżeń, bo one wypadają mi jak najbardziej ok. Natomiast co do działania tego smartfona, to muszę powiedzieć, że jest niestety różnie. To znaczy, na samym początku było naprawdę bardzo ok. Tego się spodziewałem, Android 8 na pokładzie, urządzenie będzie śmigać, natomiast z biegiem czasu okazało się, że niestety nie działa to tak idealnie, jakbym tego chciał. I rzeczywiście po wykasowaniu wszystkich aplikacji niestety one się uruchamiają w różnym tempie. Czasami jest to tak, że aplikacje uruchamiają się momentalnie, czasami niestety musimy dość długo czekać, nawet na jakieś elementy interfejsu, w sensie na przykład kliknięcie przycisk Home, czy jakieś inne aplikacje, jeżeli sobie je uruchamiamy, czasami niestety trwa to bardzo długo. Jak widzicie, teraz na przykład urządzenie śmiga jak szalone, ale niestety na przykład przycisk Home, widzicie, że trwa to troszeczkę dłużej. Różnie to niestety z tym urządzeniem jest. W momencie, kiedy je zapełnimy, jeżeli chodzi o pamięć RAM, to urządzenie niestety dość mocno zwalnia i miałbym gdzieś to na uwadze. Natomiast nie jest też tak źle, że urządzenie w ogóle nie działa. Powiedziałbym, że po prostu jego płynność jest taka dość losowa. Różnie to bywa, czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale wydaje mi się, że na samym początku było znacznie lepiej, jeżeli chodzi o odpalanie się tych aplikacji, czy przechodzenie przez jakieś poszczególne elementy interfejsu. Wspomniałbym jeszcze o stronach internetowych, te mobilne ładują się błyskawicznie, z pełnymi również nie miałem jakichś większych problemów, większość się wszystko wczytywała tutaj dość szybko, strona była responsywna błyskawicznie, no zdarzały się jakieś tam przycięcia, ale to jakby całe zwolnienie interfejsu, tak na dobrą sprawę, nie zawsze, nie cały czas, ale sporadycznie gdzieś to występowało. Lepiej z grami, Snapdragon 630 oczywiście oferuje dobrą wydajność, Full HD wyświetlacz to nie jest jakieś duże obciążenie dla tego procesora, więc myślę, że nawet te bardziej wymagające produkcje spokojnie sobie pogracie. No i przechodzimy sobie do interfejsu i pierwszą rzecz jest oczywiście ekran blokady. Tu mamy wybieranie głosowe albo przejście do aparatu, natomiast wspomniałbym o tym, że najlepszym rozwiązaniem jest aktywny skaner odcisków palców, ale jego prędkość jest powiedzmy sobie taka dyskusyjna, to znaczy bardzo szybko odczytuje, bo mamy wibrację zwrotną, w sensie teraz poczułem wibrację, teraz, więc bardzo szybko odczytuje i skanuje nasz odcisk palca, natomiast sam proces po prostu podświetlania ekranu trwa już niestety dość długo. Wydaje mi się, że dużo częściej inne urządzenia, dużo tańsze działają po prostu w tej materii sporo lepiej. Ale tak czy siak fajnie, że skaner odcisków palców jest aktywny. Jeżeli chodzi o interfejs, no tutaj klasycznie jak od Sony, czysty Android właściwie z pewnymi zmianami, więc to jak najbardziej ok. Na ekranie głównym możemy oczywiście sobie zmieniać właściwie wszystko, od siatki, która się nazywa tutaj tabelą, mamy widżety, tapety, motywy, jak można na przykład wyłączyć sobie kanał Google po lewej stronie, automatyczne obracanie, zmiana ikon, również tutaj ukrywanie aplikacji, dodawanie ikon do ekranu głównego, usuwanie duplikatów czy automatyczne umieszczanie ikon po instalacji, więc tych rozwiązań jest tutaj jak najbardziej sporo. Jeżeli chodzi o aplikacje, które dostajemy, ich jest jak zawsze sporo i te multimedialne jak album, wideo czy muzyka są bardzo ok, coś tam od PlayStation, oprócz tego pogoda, mamy również antywirus, specjalnie go zostawiłem, żeby wam go pokazać, natomiast polecam sobie po prostu to wyłączyć. To na pewno też spowalnia delikatnie gdzieś tam działanie samego urządzenia. Dobrze znane Movie Creator, efekty AR, czy też wiadomości, które agregują się z polskich serwisów, więc jak najbardziej ok. Oprócz tego klasyki, jak kalkulator i inne aplikacje, warto wspomnieć również o radiu. W tym miejscu możemy również wyszukiwać sobie aplikacje, czy też je sortować, więc to jak najbardziej ok. Po lewej stronie mamy jakieś dodatkowe personalizacje, które będą nam się tutaj wyświetlały. Pasek powiadomień. Tutaj klasycznie jak w Oreo bardzo ładne te wszystkie przejścia, to jak najbardziej w porządku. Fajnie, że te elementy są tutaj edytowalne, czyli możemy sobie wejść bezpośrednio w ustawienia Wi-Fi i tutaj zmienić sieć, nie trzeba wchodzić w konkretne ustawienia. To możemy również sobie aranżować i zmieniać, więc jak najbardziej ok. No i przejście do ustawień. Ustawienia jedna długa lista, tutaj bez jakichś wielkich zaskoczeń. Różnica jest taka, że tutaj są kolorowe ikonki, czego nie ma jakby w czystym Androidzie tak widocznego. Wygląd, tu oczywiście motywy, tapety, rozmiar tabel, przejścia, okienek czy widżety, dodawanie również skrótów, więc tak na dobrą sprawę to samo, co możemy realizować z ekranu głównego. Aplikacje i powiadomienia, tutaj wspomniałbym właściwie o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że mamy migające światło, czyli diodę powiadomień, którą możemy sobie włączyć i segregować, które aplikacje mają być pod nią podległe, czy też nie. No i bateria. Bateria, tak jak mówiłem, radzi sobie całkiem nieźle. Tryb stamina, ultrastamina, ochrona baterii, tutaj warto wspomnieć o tej właśnie funkcji, która jest włączona. Urządzenie uczy się, kiedy odłączamy na ogół telefon, telefon rano i po prostu doładowuję tą końcówkę, żeby nie ładować urządzenia w nocy do pełna. W wyświetlaczu klasycznie inteligentne podświetlenie, czyli smartfon patrzy na nas, czy my na niego patrzymy. Jest gamma kolorów i kontrast. Domyślnie jest wyłączona, więc ten jakby tryb podstawowy jest. On jest dość mocno wyblakły, natomiast w tym trybie super żywy kolorów rzeczywiście wygląda to dużo lepiej, więc polecam sobie przełączyć. Jest oczywiście możliwość balansu bieli i regulacji. Wydaje mi się, że jest całkiem nieźle jak na to półkę cenową. Nie mam jakichś tutaj większych zarzutów. Ikony systemowe, obracanie ekranu i przejście do aparatu przez podwójne naciśnięcie. Dźwięk dzwonka i powiadomień niestety na jednym suwaku. Mamy tutaj ustawienia dźwięku Clear Audio Plus do optymalizacji. On oczywiście wyłącza jakby korektor, więc warto o tym wspomnieć, ale fajnie, bo to działa globalnie. Tak samo możemy sobie do akcesorów na przykład podłączyć słuchawki bluetoothowe, które wspierają odpowiednie standardy. Tu mamy dodatkowe tryby, jeżeli chodzi o dźwięk. Można sobie wyłączyć to, co dla nas niepotrzebne. Pamięć wewnętrzna. Z 32 GB system zabiera 12. Bardzo dziwne, dlaczego to się tak długo wczytuje. System zabiera tyle, oczywiście jest możliwość rozbudowy tej pamięci, jeżeli chodzi o pamięć zewnętrzną w postaci microSD. Mamy wydzielone obsługę jedną ręką i tutaj oczywiście zmiana rozmiaru ekranu, więc możemy sobie to w ten sposób robić. Bardzo proste i wygodne optymalizowanie aplikacji. No i teraz mamy kilka tutaj jakby funkcji, na przykład wybieranie numeru, odblokowanie ekranu czy dostęp. Jak widzicie, na przykład możemy sobie tą jakby, no, właśnie wzór nasz zrobić dużo mniejszy, żeby po prostu się szybciej odblokowywało. Oprócz tego ekran blokady. W ekranie blokady właśnie wspomniałbym o edycji ekranu głównego, na przykład zegara, więc to jak najbardziej ok. Menadżer odcisków palców. Tutaj mamy informację o tym, że nie służy to tylko do odblokowywania urządzenia, ale również autoryzacji zakupów czy dostępu do aplikacji, więc można sobie to wszystko poblokować według własnego wyboru. No i na sam końcu wspomniałbym o tej rzeczy, która jest bardzo dobrze znana od wielu lat. Wydaje mi się już asystent od Xperii. Wszystkie najważniejsze rzeczy są i bardzo fajnie, bo z tego miejsca można właściwie przejść wszędzie i można robić sobie również akcje, czyli na dobranoc, na dzień dobry, gdy po prostu jesteśmy za granicą, możemy wyłączyć sobie na stałe roaming. I tak na dobrą sprawę mamy tu Androida 8.0 z poprawkami z 1 stycznia. No i przejdźmy sobie teraz do największej zagadki w przypadku Xperii XA2, a mianowicie do aparatu. I może zacznijmy sobie od tego selfie, skoro on się nam odpalił. 8 megapikseli ze światłem 2.4 i mamy tutaj tak na dobrą sprawę dwa tryby. Pierwszy tryb to tryb, jak widzicie, takiego groupie, czyli grupowego selfie, albo pojedynczy. I mamy oczywiście różny stopień, jeżeli chodzi o kąt w przypadku tego aparatu, ale jest to jeden aparat, więc trzeba mieć to na uwadze. I te selfiaki potrafią być bardzo spoko, jeżeli jest sporo światła. To znaczy one wyglądają całkiem nieźle. Nie mam do tego jakichś większych zastrzeżeń, ale wspomniałbym, że w momencie, kiedy zaczyna brakować światła, jest strasznie, ale to strasznie dużo szumu. Niestety wygląda to dość kiepsko. Przechodząc do aparatu z przodu, oczywiście mamy fajny gest i tutaj interfejs jest bardzo prosty, w sensie nie ma jakiejś rewelacji. Tryb manualny i tutaj mamy jakby ustawienia. Niestety czas naświetlania jest chyba tylko do 1 sekundy, tak, więc to trzeba też mieć gdzieś na uwadze. Fajnie, że można szybko powrócić do auto, ale jak widzicie troszkę to zajmuje. Druga kwestia jest taka, że jeżeli chodzi o ustawienia jest HDR 23 megapiksele w 4:3. Jeżeli chodzi o tryb lepszej automatyki, tutaj niestety HDR-u nie mamy. Mamy rozdzielczość również 23 megapiksele, no i możemy sobie tutaj poprawiać, jeżeli chodzi o kolorystykę, czy też podjaśnić troszeczkę zdjęcia na stałe, więc to jest dobrze znane, myślę, że to jest całkiem spoko. Natomiast pierwszy raz zdarzyło mi się w ogóle coś takiego, że częściej robiłem zdjęcia na trybie automatyki lepszej niż na trybie manualnym. Dlaczego? Dlatego, że niestety, jeżeli chodzi o zdjęcia w nocy, tryb manualny generuje strasznie, ale to strasznie dużo szumu takiego niebieskiego. I to nawet nie musi być w nocy. Wystarczy, że brakuje trochę światła albo są jakieś ciemniejsze kadry. One się pojawiają właśnie w postaci takiego niebieskiego szumu, bardzo brzydkiego, czego nie ma w lepszej automatyce i to jest dość zaskakujące. Możliwe, że jest to wynikiem właśnie HDR-u. Ciekawa sprawa, musiałbym kiedyś to zgłębić. Natomiast oczywiście w ciągu dnia jesteśmy w stanie zrobić całkiem przyzwoite zdjęcia. Mam wrażenie, że one są dość mocno wyprane z kolorów. Nie wiem, czy jest to ta sama przypadłość przy Z5, nie pamiętam tego, ale rozmycie tak w lewej części kadru niestety się pojawia. Co do szczegółowości, wydaje mi się, że one są całkiem niezłe. To znaczy, to nie są złe zdjęcia, ale jakby szybkość robienia tych zdjęć niestety pozostawia wiele do życzenia. No właśnie, dopiero nam się to zdjęcie tutaj załadowało. Czasami występuje również ta sama przypadłość co kiedyś, a mianowicie to, że ponownie aparat ostrzy. W sensie, jeżeli sobie wyostrzymy gdzieś, to po prostu czasami zdarza się, że podwójne mam ostrzenie, czyli ponownie soczewka musi wyostrzyć jakiś tam obiekt. Czasami w momencie, kiedy z tego nie skorzystamy, czyli nie wyostrzymy sobie najpierw obiektu, tylko po prostu sobie na niego nakierujemy, to również występuje, ale nie zawsze. Częściowo te zdjęcia są wykonywane tam w miarę szybko, ale jeżeli chodzi o zdjęcia w trybie manualnym, powiedziałbym, że wygląda to niestety tak, że są te zdjęcia zbyt długo robione. Jak możecie zauważyć, ta szczegółowość tych zdjęć nie jest zła, natomiast tu musimy poczekać, aż to nam się wszystko odświeży. To bardzo długo trwa niestety, jeżeli chodzi o renderowanie tego obrazu w galerii czy podczas przeglądania. To niestety długo trwa i to zdjęcie po prostu będzie wyglądało lepiej. Co do szczegółowości, w ciągu dnia jest całkiem nieźle, jesteśmy w stanie pstryknąć fajną fotkę, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że są trochę wyprane z kolorów. Wieczorem niestety pojawia się sporo szumów, dużo gorzej radzi sobie aparat, jeżeli chodzi o łapanie ostrości, o właśnie eliminowanie tych szumów. No nie wygląda to fajnie. W ciągu dnia jesteśmy w stanie zrobić przyzwoite zdjęcie, niestety w nocy nie będzie to wyglądało bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o wideo, one są dobrej szczegółowości, ale też w ciągu dnia. Tylko w ciągu dnia nie mamy stabilizacji, więc nie wygląda to jakoś tam, powiedzmy, rewelacyjnie. Podsumowując, Sony Xperia XA2 to jest dość złożone urządzenie. Mamy kilka wyraźnych plusów, w sensie urządzenie jest naprawdę dobrze zbudowane. Może się podobać, pomimo tego, że mamy ogromne autostrady pod i nad ekranem, ale te ramki po bokach rzeczywiście są bardzo, bardzo malutkie i wygląda to całkiem nieźle, tym bardziej, że one są delikatnie zakrzywione. Bateria wypada naprawdę, myślę, że całkiem nieźle, to jest dobry punkt tego urządzenia. Ekran również, z dźwiękiem również bym się tutaj specjalnie nie kłócił. Natomiast takie dość dyskusyjne są działanie tego urządzenia i aparat. W sensie aparat raczej bym zaliczył na taki delikatny minus, bo po prostu te zdjęcia tylko w ciągu dnia potrafią być całkiem niezłe, a i tak mi się wydaje, że są wyprane z kolorów w porównaniu do innych urządzeń, na pewno w tej cenie. A druga kwestia jest taka, że zawiodłem się troszkę na jakby działaniu tego urządzenia, biorąc pod uwagę, że Android Oreo na ogół zawsze przyspieszał urządzenia i wszystkie Xperie, które miałem, było na Oreo, to rzeczywiście działało sporo lepiej. Tutaj jednak jakby troszkę to urządzenie potrafiło zwalniać, co się nie zdarzało na innych urządzeniach, nawet wydaje mi się słabszych. Tak czy siak wydaje mi się, że cena początkowa jest dość zaporowa. Myślę, że to urządzenie bardziej będzie broniło się u operatorów albo za jakiś czas jak troszkę stanieje. Tak czy siak zapraszam Was jeszcze raz do subskrypcji kanału. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!